piątek około 11.40 kilka zastępów Straży Pożarnej ruszyło do pożaru domu mieszkalnego w miejscowości Osinki. Gdy my dojechaliśmy na miejsce, trwało dogaszanie domu. Do strażaków w Suwałkach wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego. O zdarzeniu informował właściciel budynku. Na miejscu zdarzenia działało 7 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w sumie 23 osoby. Pożar został szybko zlokalizowany. Wygląd budynku z zewnątrz nie oddaje tego, co strażacy zastali wewnątrz. Niestety ze względu też na budowę budynku i konstrukcję straty są dosyć duże, ale generalnie budynek został uratowany. Podczas działań nie doszło do żadnych, że tak powiem, incydentów, żadna z osób nie została ranna, nie było osób poszkodowanych. Generalnie konstrukcja budynku jest nienaruszona, natomiast wnętrze zostało w znacznym stopniu uszkodzone, wyposażenie jest w znacznym stopniu nadpalone i również, że tak powiem, zadymione, pokryte sadzą. Przyczyny pożaru jeszcze nie są znane.